Ahoj moi drodzy, pora na słów kilka o filmie, na który czekałem z jednego bardzo ważnego względu. Współscenarzystą był Szczepan Twardoch, czyli jeden z moich ukochanych pisarzy XXI wieku. Uwielbiam jego język, jego soczystość, jego ostrość i liczyłem, że na ekranie też to zobaczę, choć mimowolnie miałem obawy, że ta literackość może się tutaj niestety przebić. Oczywiście mowa o filmie Słodki koniec dnia w reżyserii Jacka Borucucha. No i muszę przyznać, że to jest mój pierwszy film, jak oglądam tego reżysera, chociaż już parę dokonań miał na swoim koncie. To, co mnie interesowało oprócz Twardocha, to na pewno rola Krystyny Jandy, no bo jednak dostała nagrodę na festiwalu Sundance. No, bohaterką jest tutaj Maria Linde, która otrzymała swego czasu nagrodę Nobla, obecnie ma swoje lata i mieszka sobie w Toskanii. I mimo wieku nie pozwala na to, żeby był on jakąkolwiek barierą, wciąż potrafi się bawić i cieszyć życiem. I w pewnym momencie wikła się w pewną dyskusję dotyczącą imigrantów ze względu na pewne przemówienie, które jest swojego rodzaju reakcją na zamach, który się odbył swego czasu. I to jest taki bardzo ważny punkt tego filmu, na którym mam wrażenie, on się osadza. Bo początki to właśnie są takie troszkę zabawy. Mam właśnie przyjęcie na cześć Marii Lindy. Poznajemy ją tak troszeczkę ukradkiem. Ona jest gdzieś tam, ale bardziej niż wychodzi na pierwszy plan, jest gdzieś tam zawsze w tle. W czasie, kiedy z nią przebywamy, mieszka z nią także jej córka razem z wnuczką i wnuczkiem. I ta cała familiarna atmosfera bardzo fajnie zazębia się z taką samodzielnością. Muszę wam powiedzieć, że to jest piękna rzecz obejrzeć znowu Krystynę Jandę na wielkim ekranie, kiedy robi taki show. Powiecie, mamy wielu świetnych aktorów, ale takich osobowości ekranowych, które zawłaszczają nam tą kinematograficzną przestrzeń, no wydaje mi się, że nie ma. Ten powrót Jandy w tak znakomitej formie jest jedną z tych rzeczy, dla której zdecydowanie warto sobie na słodki koniec dnia pójść. A to nie jest jedyna zaleta tego filmu, bo mam wrażenie, że brakuje nam we współczesnym kinie polskim takich produkcji społecznie zaangażowanych, które dość jasno wyrażają się na temat pewnego problemu. Tutaj mamy właśnie ten motyw imigrantów i ukazanie go w pewnym ujęciu, w pewnej perspektywie. Bardzo zgadzam się ze słowami jednego z krytyków, który napisał, że on może ma inne poglądy niż ten film, ale cieszy się, że może wejść z nim w polemikę i że on opowiada o tym z trochę innej strony niż była mu znana. Ja akurat jestem w tej grupie, która tymi rzeczami opowiedzianymi w tym filmie, z tą perspektywą narzuconą przez twórców w zupełności się zgadza, bo ja także jestem po stronie, w której jednostka nie może świadczyć o ogóle i nie możemy w taki sposób patrzeć na świat, bo właśnie między innymi na to nacisk kładzie Borców. Przede wszystkim jednak wydaje mi się, że owszem, ta kwestia imigrancji jest tutaj bardzo ważna, aczkolwiek to właśnie Maria Linde jest najważniejsza. Ta kobieta, która odniosła sukces, która jest troszkę znudzona swoim życiem, wciąż świetnie się porusza w takiej codzienności, w takim szybkim życiu, która jest taka wolna, wyzwolona i tak bardzo nie pasuje do wizerunku osób w pewnym wieku, które znamy. Oczywiście ta warstwa bohemy na pewno tutaj w jakiś sposób reaguje na tą bohaterkę, ale Janda jest tak autentyczna w tym, co robi. Ona tak znakomicie to czuje. Nie musi szarżować. Owszem, czasem użyje tego swojego charakterystycznego głosu, jakiejś takiej swoistej maniery, którą wytworzyła, ale mimo to no muszę przyznać, że ta rola na niej się tak fantastycznie osadzają wszelkie rzeczy. Bardzo podoba mi się nie tylko ten tryb życia, który pasuje dla osoby w młodszym wieku, którym się świetnie Janda odnajduje i która pokazuje, że owszem, może dla was to wygląda smutno, ale ja się tak świetnie bawię, ja wciąż mam w sobie wiele życia, ja wciąż mogę wszystko. I ja tej Jandzie wierzę i ona sprawia, że coś się w człowieku budzi, jakieś pragnienia jakichś doznań, jakichś zmian, to jest fantastyczne. Jest taka scena, kiedy Janda przebywa w klubie i pali sobie papierosa i pojawia się przez chwilę w błyskach światła. Ona jest tak genialna. Zresztą to jest naprawdę fajnie nakręcony film i co mi się też bardzo podoba, nie ma tutaj tak dużej warstwy nostalgii, melancholii związanej z włoskimi przedmieściami. Troszeczkę się bałem, że to będzie wszystko takie wygładzone, piękne i soczyste, jak w tamtych dniach, tamtych nocach. Do tamtego filmu to świetnie pasowało. Tutaj jednak chciałem troszkę szorstkości, chciałem pewnych wybojów w tej,
jakże urokliwej włoskiej rzeczywistości. I to się Borcuchowi świetnie udało. On tam wrzuca pewne kamyczki, on tam wbija pewne szpilki. Bardzo podoba mi się też warstwa rodzinna, bo tutaj córka Marii Lindy, którą gra Kasia Smutniak, ona także ma w sobie wiele emocji. Ma trochę za złe matce jej wychowanie. To jak zachowuje się w stosunku do jej własnych dzieci, to jaką wolność im oferuje, jak pokazuje im kulturę, jak namawia do mówienia szczerze i bez żadnych obostrzeń. Jak trudne jest dla niej zaakceptowanie tego, że matka w stosunku do niej była zupełnie inną osobą. Oczywiście wiemy, że z czasem się zmieniamy, patrzymy inaczej na rzeczywistość, pozwalamy potem sobie na więcej, ale jednak to jest bardzo uderzające, jak świetnie przez Kasię Smutniak przechodzą te wszelkie emocje, te małe rozczarowania, te drgnienia, ta próba porozumienia się ze swoją matką, którą kocha, ale to jest bardzo trudna miłość, bardzo szorstka i osła chwilami. I jest też taka autentyczna zazdrość, chociażby o relacje między jej córką a jej matką, którą sama chciałaby w jakiś sposób osiągnąć. Jak możecie zauważyć, niby tu warstwa emigrancka miała dominować, ale mi się wydaje, że film Borcuchowy opowiada o wielu innych rzeczach i bardzo fajnie się ze sobą splata. Mam wrażenie, że ten scenariusz jest bardzo konsekwentny, bardzo spójny i to widać na ekranie, że wszystko przebiega tutaj idealnie według planu. Muszę przyznać, że ten film mnie zaskoczył. Troszkę bałem się czegoś ciężkostrawnego z naprawdę świetną główną rolą. Filmu, który troszeczkę po mnie przejdzie, coś tam mi podrzuci, ale nie pozostawi jakiegoś szerszego wrażenia. Tymczasem jest inaczej. Mam wrażenie, że choć ta warstwa imigrancka jest tutaj wiodąca w pewien sposób, to jest to film o wiele bardziej uniwersalny, o wiele bardziej otwarty, ukazujący o wiele więcej rzeczy niż mogłem się spodziewać. Dlatego naprawdę fajnie napisany. Cieszę się, że te dialogi Twardocha, one są zrobione w punkt, one mają swoją siłę, swój wydźwięk, jest tu takich parę obyczajowych one-linerów, jakbym powiedział, ale nigdy nie wbija się w nie taka typowa warstwa literacka, taka, której sprawia to wrażenie takiej książkowej narracji. Widać, że Twardoch czuje język filmowy i to na ekranie świetnie wybrzmiewa. No i w ustach Jandy te pewne słowa, pewne kwestie, no to jest po prostu czysta ambrozja, którą można usłyszeć i na ekranie też zobaczyć, kiedy akcentuje to pewnymi gestami czy pewną postawą. Ja bardzo się cieszę, że to polityczne zaangażowanie w sferze globalnej nie jest natarczywe, chociaż to zakończenie to jest bardzo oczywista klamra, ale wydaje mi się, że tak czy siak wypowiedziana w takiej ciszy, bez zbędnego słowa, że ona fajnie wybrzmiewa i mimo wszystko bardzo dobrze tego filmu pasuje. To jest pięknie nakręcony film, fantastycznie udźwiękowiony, ta ścieżka dźwiękowa rzeczywiście była taka melancholijna, taka słodka, taka letnia. I czasami bardzo fajnie kontrastuje z pewnymi mniej chwalebnymi wydarzeniami. No muszę przyznać, że Borcuk zrobił to, że stworzył naprawdę interesujący film na wiele tematów i który się nie gubi w tych wielu tropach, ale ma właśnie taką w pełni zrozumiałą, złożoną, ale jakże przystępną strukturę. I właśnie dlatego Słodki koniec dnia dostaje ode mnie 8 na 10 z pełną świadomością. Dla samej Krystyny Jandy ten film warto zobaczyć, bo to jest osobowość na ekranie, za którą nawet nie spodziewałem się, jak bardzo tęskniłem. Niby nigdy nie byłem fanem, ale jednak widząc ją, jak panuje nad tym wszystkim, jak ona sobie radzi, jaką ma swobodę, jaki ma luz i przede wszystkim jaką ma siłę wyrazu. Ach, wspaniałe doświadczenie. A że w Sukurs idzie jej naprawdę dobry scenariusz, naprawdę interesująca i wielowarstwowa historia, no to nic, tylko się cieszyć i oglądać. Także bardzo się cieszę, serdecznie polecam. Mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Jeśli tak, to subskrypcja czy inna łapka w górę mile widziana, a czy nie wymuszana. Zachęcam także, żeby zajrzeć do strony na Facebooku, link w opisie i tam różne inne treści, które są dopełnieniem tego kanału. No i cóż, to było chyba na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.